przypadku niektórych z was ten strach jest tak wielki, że wciąż powiązujecie się z negatywnymi imaginacjami. Tak, imaginacjami, wynikającymi ze strachu o to, co nie miało miejsca. Boicie się przyszłości. Przyszłości stworzonej w waszej wyobraźni. Dlaczego wkładacie w te imaginacje umysłu tyle energii? Przecież to jest czyste marnotrawstwo. Wszystko, czego nauczałem w swoich przekazach, miało na celu przygotowanie was właśnie na ten obecny czas. Przygotowanie do przebudzenia i postawienia kroków na wyższy poziom. Każdy z was musi je podjąć, aby osiągnąć sukces w procesie zachodzącej ewolucji. Rok 2011 jest rokiem przebudzenia waszego umysłu i serca. Rokiem rozwijania waszego lęku i imaginacji o tym, co może lub nie może być. Ten rok jest czasem narodzin. Narodzin nowej świadomości, nowego sposobu myślenia. Jest to czas skupienia się na szczęśliwej przyszłości. Czas, by uprościć wasze życie. Czas wyzwolenia od długów, nieładu i przebrzmiałych emocji. Tak większość waszych artykułów żywnościowych posiada przecież datę przydatności do spożycia. Przyznacie, że tak jest. A więc i ja wam mówię, że wasze stare uczucia bólu, urazy również mają datę przydatności. W tym przypadku ta ostateczna data to jest grudzień 2010, a teraz jesteście już w roku 2011. Tak więc, kochani, nadszedł czas, żeby odrzucić stare, bolesne wspomnienia, ponieważ oto czym są obecnie, to są jedynie wspomnieniami. Czas się ich pozbyć. Czas, by oczyścić szafę waszego ciała emocjonalnego. Czas, by pozwolić temu odejść i być wolnym. To wszystko przekroczyło już swoją datę przydatności. Moi drodzy przyjaciele, kiedy zakończycie już ten proces, poczujecie się jak nowonarodzeni. Usiądźcie. Usiądźcie i zadajcie sobie pytania. Czy odnalazłem swój wewnętrzny spokój? Czy dostrzegam piękno wszelkiego stworzenia? Czy serce moje w pełni jest otwarte? Kiedy spojrzycie na siebie szczerze w ten sposób i całkowicie oczyścicie swoją emocjonalną szafę, odrodzicie się na nowo. Odrodzicie się w świetle i wolności. Namawiam was gorąco do medytowania, ponieważ to dzięki medytacji jestem w stanie nadać mój przekaz. Ona pomoże zakończyć wam proces oczyszczania emocjonalnego. Punkt zwrotny już na was czeka, na każdego z was. Pod sztandarem wolności i nowej pewności pokoju będziecie w stanie się zjednoczyć bez względu na zaistniałe okoliczności. Tak naprawdę wszystko, o czym mówię, jest w was. To coś, czego nikt nie może wam zabrać. Nikt. I to jest prawda. Poczynając od tego punktu zwrotnego, zaczniecie tworzyć wszystko na nowo. W waszym jestestwie narodzi się nowa świadomość światła. Światło wciąż pozostaje z wami, w środku, w waszej duszy. Kiedy odejdziecie, wasze ciało fizyczne pozostanie na płaszczyźnie ziemskiej, zaś wasza dusza podąży ku wyższym wymiarom płaszczyzny duchowej. Światło, które rozżarzyliście w sobie, pomoże wam w czasie tego przejścia i pozostanie w esencji waszej duszy. Wszystko, co było materialne, odpadnie. Materializm, którym mierzyliście swój sukces, zostanie odrzucony. Nic, ale to nic nie zabierzecie ze sobą, kiedy dokona się przejście. Pozostanie w was tylko jedynie pamięć doświadczeń duszy. Ale światło, świadomość wyższa, miłość wszystkiego, to będzie towarzyszyć wam w podróży na płaszczyznę duchową. A tam weźmiecie udział w wielkim świętowaniu,
świętowaniu sukcesu inkarnacji, w której udało Wam się doprowadzić do narodzin jedności, nowej jedności, nowego rodzaju ludzkiego. Zatem namawiam Was, abyście w tym roku 2011 starali się bardzo szybko znaleźć w świetle. Niechaj stanie się ono Waszą zbroją, chroniącą Was przed wszystkim, co negatywne. Stańcie się silni w świadomości i w świetle. W ten sposób będziecie w stanie na pewno zjednoczyć się z tymi o podobnej świadomości, pełni siły i poczucia komfortu. Ziemia także przejdzie wiele zmian i zakończy też wiele cykli. Będą trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. To będzie rok dużej wody. W wielu miejscach dno morskie podniesie się znacząco. Płynna masa wewnątrz planety zacznie się przemieszczać. Tak więc rok 2011 jest rokiem jedności całej ludzkości. Kochani, to jest decydujący rok dla Waszej przyszłości. Jam jest mistrz Kutumi. Teraz jeszcze zostało chwilę czasu, mam dla Państwa fragment przekazu przesłany z Polski od pani Moniki Jakubczak. Czas umierania. Czas umierania iluzji i przychylności dla spraw tego świata, dla ludzi rządzących. To, co normalne, stanie się nienormalne, a to, co nienormalne, normalne w Twoim życiu. A zatem przewartościowanie wszystkiego. Aby doszło w 100% przewartościowań, trzeba wywrócić podszewką do góry. To czas wypływania na wierzch tego, co było ukryte, spowite iluzją, zakamuflowane. Objawi się prawda we wszystkich aspektach Twojego życia i trzeba będzie z nią zrobić pozytywną rzecz. Napływa na ziemię coraz więcej energii miłości, co powoduje, że ludzie będą budzić się z letargu, masowo rezygnować z pracy w korporacjach na korzyść małych, lokalnych firm. To jest dla Was szansa na prowadzenie małego, rodzinnego przedsiębiorstwa. Zaczną upadać markety, bo świadomość zdrowego żywienia gwałtownie wzrośnie. Promować zdrowej żywności nie będzie trzeba, stanie się to samoistne. Wiele sektorów gospodarki upadnie bezpowrotnie. Zacznie upadać sektor farmaceutyczny, a za nim reszta. Zostanie tylko to, co niezbędne w nowym świecie. Upadnie hodowla zwierząt, turystyka, ponieważ jest oparta na fałszywych przesłankach. Okolicznościowy wypoczynek? Bzdura, wynaturzenie. Ludzie turystykę wdrożą w codzienność, codzienne wakacje, codzienne wczasy, codzienne zdrowe powietrze i zielony widok. Zacznie się gwałtowna migracja ludzi do wsi. Nastąpi koniec wszelkich aglomeracji wielkich. Będą puste, potem rozebrane, a na koniec powstanie dużo wsi. Powrót do natury i odwrót od wynaturzenia. Zmieni się budowa domów i wiele na ziemi się zmieni. To będzie czas umierania, potem czas porodów, najpierw śmierć, a potem nowe życie. Ciała będą się zmieniać, przechodzić w inny wymiar. Dokonują się zmiany na poziomie każdej komórki. To czas przechodzenia w inny wymiar o innej częstotliwości. Nawet nie zorientujecie się, tak płynnie to nastąpi. Nie będzie wojny światowej. Wrota miłości są szeroko otwarte. Kto nie wytrzyma tej energii o bardzo wysokiej częstotliwości, będzie bardzo szybko i gwałtownie odchodził. Wiele śmierci w krótkim czasie. Tylko ci, którzy uparcie chcą trzymać niskie wibracje. Reszta to nowe pokolenie nowego porządku świata. A zatem zostaw wszystko, co związane z niską energią.
nie potępiaj ludzi, nie oceniaj, bo to nie czyni cię innym od tych, których krytykujesz. Zostaw to i stwórz swoją lepszą przyszłość. Idź za głosem serca, za potrzebami ciała. Reszta to sprawa zmiany światopoglądu innych na to. Na to wpływu niestety ty nie masz. Albo przyjmą wibracje miłości, albo nie. Ty żyj w swoim świecie, a oni w swoim. Były to fragmenty przekazu pani Moniki Jakubczak. Ocenę, decyzję tego tematu jak zwykle pozostawiam Państwu. Kłaniam się pięknie, dobranoc. Barbara Choroszy.